Wybranych na dzisiejsze mowy zostało 7 tematów. Pierwszy z nich prosiliśmy, aby przygotowały komendy kupców ziemi przemyskiej, Jarosław i Rzeszów. No i te komendy wyznaczyły, czy powierzyły to zadanie Rusowi, komendantowi kupca ziemi przemyskiej, Leminiuszowi Łucowi. Zapraszam. Jesteście ciekawi, co mam tutaj w tym moim pudełeczku? Pewnie. Super, bo ja też. Zobaczymy. Moi drodzy, ja nie mam zbytnio uzdolnień plastycznych. Spróbowałem coś tutaj stworzyć, zrobić i jakby namacalnie pewne rzeczy wam pokazać. Temat, kiedy jedną ścieżką jest szybciej niż kilkoma, ciut inaczej to pokażę, bo ja to zazwyczaj lubię nie iść takimi standardowymi ścieżkami, tylko zupełnie inaczej. Poproszono mnie, żebym przedstawił to, co udało nam się wspólnie wypracować właśnie komendami. Moi drodzy, tak na początek. Chodzi generalnie o taki rys historyczny, jak to było z tym ruchem i organizacją. No to wszyscy wiemy, 1910 rok, pod zaborami było różnie. W jednych miejscach działało się troszeczkę łatwiej, w drugich troszeczkę trudniej. Chciałem to wszystko oprzeć na przyrodzie. Jesteśmy tutaj w Bieszczadach, piękne miejsce. Za oknem pełno drzew, ludyczność, wszystko tutaj, co nas otacza, jest związane z przyrodą. Wczorajszy wieczór również na kursie komend był z tym związany. Drzewa, przyroda. No, żeby powstało drzewo, to najpierw muszą być nasiona. 1910 rok, scouting zaczyna witać tutaj na naszych terenach. To tak jakby te ziarna, które gdzieś tam sobie zaczynają opadać, wchodzą w tą ziemię i zaczynają powoli rosnąć, kiełkując jak te malutkie drzewka. No jedno drzewko siły ma niezbyt dużo, ale wiele drzew jest w stanie zatrzymać wiatr, zatrzymać różnego rodzaju osuwiska, podobnie jak to było właśnie w tamtym czasie. No oczywiście cel, który przyświecał wszystkim, czyli wolność. Wolność, wolność, jeszcze raz wolność, czyli ta nasza Polska, którą dzisiaj tutaj mamy. No dochodzimy do 1918 roku, 20. Osiągnęliśmy ten cel. Co wówczas? No wówczas, tak na dobrą sprawę, ten nasz ruch, który mieliśmy na początku, który przerodził się później w organizację, o której wszyscy wiemy, pamiętamy z historii, z kart historii, przeradza się, ale tak na dobrą sprawę cel zostaje osiągnięty. No i co teraz? Teraz następuje pewien taki rozłam, w tym sensie, że poszukujemy swoich ścieżek, swoich dróg, tak jak z tymi drzewami. Przecież drzewo w pewnym momencie też swoje nasiona rozsiewa dalej i powstają kolejne. Ale drzewa, oczywiście pozostawione same sobie, rosną. Rosną jedne trochę lepiej, drugie trochę gorzej. Ale jeśli wprowadzimy na przykład gospodarza, przyjmijmy, że to ja nim jestem i tutaj będę tak może odgrywał, to ten gospodarz, podobnie jak ci nasi gospodarze, którzy tutaj wiele dziesiątek, setek lat temu żyli na tym terenie, też opiekowali się swoimi sadami, swoimi lasami, w jaki sposób je pielęgnowali. No i oczywiście te drzewa mogą rosnąć w różny sposób. Bardziej w sposób taki, gdzie ukształtowany właśnie przez człowieka, bądź przez naturę. No i mamy, wracając do tego roku 1920 i kolejnych lat, mamy okres, kiedy ten nasz ruch, ta nasza organizacja zaczyna być coraz bardziej prężna. Kiedy idziemy też wspólną tą naszą ścieżką, oczywiście w różnych też organizacjach, bo każdy już poszukuje swoich tutaj realizacji swoich celów. Dochodzimy do trudnego okresu, 1939 rok, wybuch wojny. I tak sobie wiecie, co myślałem, dobra, jak to pokazać, nie? 39 i co? Co wtedy było? Co w 39-40 roku moglibyście powiedzieć mi, było takim elementem, który można opisać naszą Polskę? W sensie jakichś takich sytuacji, zagrożeń. Jakiego kataklizmu? Jakie słowo moglibyśmy użyć? Jaki kataklizm? Co nam przychodzi pierwsze na myśl? Bo mnie? Zniszczenie. Mnie pożar. No to tak jak z tymi drzewami. Słuchajcie, przecież nieraz jest tak, że na dobrą sprawę jak ogień trawi drzewa, no to trawi w całości. To tak jak w tym 39 do 45. Ale wszyscy wiemy przecież, że w tamtym okresie to nie jest istniała organizacja, oczywiście, w sposób tajny.
niejawny. Niemcy nam na to nie pozwolili. To tak samo jak te ziarna, które są zasiane gdzieś tam na ziemi. Nie widać ich na początku, ale one powoli rosną. I tak samo jak drewno, ono może być osmolone z zewnątrz, ale w środku jeszcze jest życie. Co dalej? 45 mija, odzyskujemy wolność, wydaje nam się, wszystko jest fajnie, super. No ale doskonale wiecie z kart historii, że kolejne lata są nawet chyba i gorsze niż 39-45 rok. Dochodzimy do 48 i kolejnych lat. No i tak na dobrą sprawę do zaprzepaszczenia tego, co wcześniej przez wiele, wiele dziesiątek lat udało nam się wypracować. W jaki sposób? No bo przychodzi taki człowiek, nazwijmy to, ogrodnik, czy tak jak wcześniej wspomniałem, gospodarz, który zaczyna przecinać te drzewa, ale nieumiejętnie. Tak jak po 48 roku wyglądało harcerstwo. Czyli na przykład zrezygnujmy sobie z metody harcerskiej. W ogóle odrzućmy Boga. W ogóle to nie jest akurat zgodne z linią partii, tamto też nie jest zgodne z linią partii. Idźmy w taki, a nie w inny sposób. Podoba wam się moje drzewko? Nie. Nie. A takie harcerstwo wtedy było. Ale znowu były takie ziarna, które można było powiedzieć, że padały na podatny grunt i które gdzieś tam powolutku kiełkowały. Na szczęście historia kończy się bardziej szczęśliwie, bo pamiętamy 89 rok. No i w 89 Odwilż i nagle zakłysnięcie się wolnością. No i nagle ten nowy gospodarz, którego tak na dobrą sprawę ja utożsamiam z organizacją. Dla mnie to drzewo to jest duch, a gospodarz to ta organizacja. Jeśli umiejętnie przycina to drzewko, to z niego może powstać coś fajnego, pięknego. Oczywiście z narzędziami odpowiednimi do tego typu, do tego celu. I słuchajcie, dzisiaj rano tak mi naszło pewna rzecz, bo można różnych narzędzi użyć. Subtelnych, bądź nieco mniej subtelnych. No i dzisiaj rano tak na śniadaniu padło takie sformułowanie, że siekiera. Ale siekiera może być albo ostra, albo tępa. Już nie chciałem to odnosić do ludzi, ale jakieś takie porównanie mi się nasuwa. Dochodzimy do dnia dzisiejszego. Jedną ścieżką jest szybciej niż kilkoma. Tak na dobrą sprawę, może to bardziej subtelne narzędzie, o którym wcześniej wspomniałem, to jest to, które jest w naszych rękach. Z każdego z nas. Moi drodzy funkcyjni, komendanci łowców, komendanci chorągwi, czy władz naczelnych. Kwestia, jak my tych narzędzi użyjemy, czy w odpowiedni sposób, przycinając tak to drzewo, czyli ten nasz ruch, żeby faktycznie się rozwijało, żeby dawało nowe pomki, żeby było na wiosnę nowe życie, czy użyjemy tych bardziej drastycznych środków, albo nieumiejętnie będziemy je przycinać, że zacznie umierać. Wszystko zależy od nas. Jak ta historia się zakończy? Nie wiem. Znaczy, jestem dobrej myśli, że wszystko będzie w porządku. Nie wiadomo. Ale to historia nas oceni. Za ileś lat, kilkadziesiąt, daj Boże kilkaset, ktoś kiedy o nas będzie mówił to, co robiliśmy tutaj i teraz i w jaki sposób to harcerstwo otworzyliśmy. Taka jeszcze drobna dygresja, bo nie bym sam sobie nie pozwolił na to. Otóż tutaj dzisiaj padły też takie słowa dotyczące właśnie różnego rodzaju przepisów, różnego rodzaju dokumentów, które powstają, które mnie, przepraszam za wyrażenie, za mocne słowa, ale szlak mnie trafia. Jak widzę, jak muszę pewnymi działaniami, muszę pewne przepisy realizować. A jeden z nich, i to już nieraz powtarzam, i dzisiaj sobie na to też pozwolę, na przykład zjazdy połówkowe, których w ogóle de facto moim zdaniem nie powinno być. Bo zabierają nam tak dużo czasu, że ja ze swoimi ludźmi nie mogę być po prostu gdzieś w terenie, bo muszę przygotowywać. I jeszcze najgorzej, to wszyscy wiemy, musimy trzymać wszystkich tych terminów. A wiadomo, że nie wszyscy
chcemy podążać w tym samym kierunku i zawsze się znajdzie człowiek, który może wykorzystać przeciwko nam, przeciwko naszej organizacji bądź duchowi właśnie to, że chociaż ten jeden dzień spóźniliśmy się, czy chociażby, tak jak tutaj Duchna wspomniała dzisiaj, na temat tych składek nieszczęsnych i w cudzysłowie wyrzucania z organizacji. I tak sobie pomyślałem na koniec, i może będzie to trochę przewrotne, że czasami warto się przeciwstawiać. Może następnym razem, jak będzie taka sytuacja, to w ogóle nie daj Boże, żeby była, ale gdyby się pojawiła taka kontrowersyjna, jak właśnie ta spadkowa, to po prostu ja się do niej nie dostosuję. I tyle. I może będzie nas więcej i w ten sposób oddolnie uda nam się zmienić pewne rzeczy. Przepraszam, to była taka dygresja zupełnie może niezwiązana, choć z drugiej strony, kiedy jedną ścieżką jest szybciej niż kilkoma, przewrotnie, bo czasami kilkoma może być szybciej niż tą jedną. Bo zwłaszcza jak idzie dużo ludzi. Dokładnie. A nie zawsze ta droga najkrótsza jest najprostsza, najłatwiejsza ogólnie. Wiele dróg może prowadzić do tego samego celu. I każda z nich może nam pokazywać zupełnie inną stronę naszego ruchu. A to jest najważniejsze. Dziękuję. Które nam tutaj do tego tematu w kręgu wspólnoty będą potrzebne, a więc ludzie, program, dopiero potem organizacja, tak samo wielopokoleniowość, bo to jest bardzo ważne. Zrób tutaj też, Remig już bardzo dużo na ten temat mówił. Ja zacznę od tego, jak to jest z tym ruchem, jak to się rozwija. Więc gdy musi być najpierw idea, tworzy się grupa, którą łączy ta idea. I wtedy mamy do czynienia ze wspólnotą. Wspólny cel na początkowym etapie rozwoju jednoczy ludzi i to właśnie już jest zaczątek ruchu, który idzie w wybranym kierunku, ciągle rozbudowując się i rozwijając. Oczywiście ważną rolę pełnią tutaj charyzmatyczni wodzowie, przywódcy, którzy skupiają wokół siebie jednostki. A te jednostki z kolei zapewniają taki nabór nowych członków. Zatem fundamentem budowy takiej wspólnoty są ludzie, którzy mają obrany cel, silne ideały i oczywiście patrzą w tym samym kierunku. Idą z jedną czy kilkoma ścieżkami, nawiązując do kolegi. Zatem fundamentem budowy takiej wspólnoty, gdy ruch osiągnie już spore rozmiary, do dobrego jego działania potrzebna jest organizacja. W dzisiejszym świecie trudno jest zarządzać czymś dużym bez odpowiednich struktur organizacyjnych. Zatem potrzebne jest wprowadzenie do ruchu struktur, szczebli, hierarchii, statutów, przepisów. Oczywiście, żeby nie spowodować interpretacyjnego chaosu. I tak jest właśnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Jest to ruch, który łączy instruktorów w misji, jaką jest to, co mamy zapisane w statucie, wszechstronny rozwój, wychowanie młodego człowieka i wspólnota, której przyświeca ta sama idea, ta sama. Każda wspólnota potrzebuje odpowiedniego zarządzania i we wspólnocie takiej, jakim jest Związek Harcerstwa Polskiego, kierujemy się właśnie statutem, prawami, zasadami, które istnieją, ale są weryfikowane przez czas. Takiemu samemu prawu podlegają wszyscy członkowie i tylko to może być gwarancją wolności budowanej na zasadach przestrzeganych przez wszystkich. Wartości są bardzo ważne, takie jak demokracja, tolerancja, ale nie tylko. Ważna jest też otwartość. To są takie słupy graniczne i jeżeli właśnie zaczniemy za te słupy wychodzić, to dochodzi do dezercja, powiedzmy, albo do takiego rozłamu, czy powiedzmy nawet konfliktu. Istotą budowania wspólnoty jest wzajemna pomoc,
czyli to braterstwo, o której Drówna mówiła, być bratem, być siostrą, niezależnie od wieku czy poglądów. I w ruchu fundamentem jest idea i wspólny cel, natomiast organizacja opiera się na sprawnym rozporządzaniu zasobami ludzkimi czy materialnymi. Wspólne planowanie, ustalanie celów, zamierzeń, zadań. To wszystko wzmacnia więzi w naszej wspólnocie. I to muszę raz krosnolud zobaczyć. Fundamentem współpracy ruchu i organizacji jest wzajemne dostrzeganie potrzeb, umiejętności, rozmowy o tych potrzebach i oczywiście pomoc w rozwiązywaniu problemów i docieraniu do tych potrzeb. I co ważne, ruch i organizacja czerpią z tradycji. Trzeba sięgać do przeszłości, ale być otwartym na nowe pomysły. I tutaj ważna jest współpraca albo przyjmowanie tych nowych członków, bo młodzi ludzie mają świetne pomysły. Jeżeli biorę udział właśnie w takich spotkaniach, projektach, to właśnie bardzo fajne pomysły mają i czasami brakuje tych starszych, którzy mogliby pomóc im te idee, cele osiągnąć. I się wypalają, bądź dochodzi do... Więc tutaj współpraca, powiedzmy, wielopokoleniowa. Zdrowa wspólnota ciągle jest zasilana przez nowe pokolenia, tak jak w rodzinie. I potrzebny jest tutaj wzajemny szacunek i otwartość. Nie wolno nam przekreślać na samym początku kogoś, kto może akurat nie ma takie pomysły, które nawet nie są to same, albo nam się nie podobają. Gdy i cały czas tutaj właśnie ta przeszłość, żeby jej nie zaprzepaścić. Jeżeli grubą kreską odcina się to, co przeszłe, nie wyciągając wniosków dla teraźniejszości, to mogę powiedzieć, że tutaj rodzi się taka pokusa dyktatury. Nie mam czasu. Wspólnota ceni mądrość, jeszcze mam, i wspólnota kształtuje ludzi odważnych. Jeżeli chodzi o tą mądrość, to właśnie ludzie o różnorodnych zainteresowaniach, zdolnościach są bardzo ważni. Mnogość pomysłów, nowych idei w połączeniu z talentami to właśnie cechuje młode pokolenie, ale niestety młodzi bez starszych we wspólnocie są jak serce bez głowy. Taki cytat nam gdzieś tam grzebaliśmy. To do starszego pokolenia narażonego na wypalenie należy w dużej mierze nadawanie kierunku żywiołowi młodych. Zdrowa wspólnota, oprócz tych kompetencji praktycznych, potrzebuje również refleksji osób obdarzonych doświadczeniem życia w tej wspólnocie. A mądrość nie jest domeną zastrzeżoną dla siwych głów, ale dla osób zdolnych do konfrontowania idei z życiem w taki sposób, aby obydwie te płaszczyzny w stosunku do siebie były komplementarne. I odwaga. Odwaga wspólnoty to otwartość. Z tak rozumianej dojrzałości bierze początek misyjny charakter wspólnoty. I ja tak od siebie jeszcze chciałam tylko dodać, żeby już nie czytać tego, co jest napisane, że wymagana jest tutaj też taka zdolność do mówienia o tym, co trudne, co bolesne, co złe. Trzeba mieć kontakt między sobą i na przykładzie powiem naszego na przykład instruktorskiego kręgu seniora, w którym są osoby już takie leciwe, 80-letnie, bardzo ważne
właśnie jest taki telefon do seniora, który działał w okresie pandemii, gdzie młodzi instruktorzy wykonywali telefony i to bardzo cieszy. Nawet niekoniecznie mundur, bo w kręgu instruktorskim nie wszystkich stać na mundur, ale tak jak druhna mówiła, wzięłam dwie pusty, ale niestety zostały w samochodzie. Coś, co ich ze sobą łączy i oni te chusty noszą naprawdę, jeżeli są msze święte, jakiekolwiek spotkania, wszyscy wybierali i sami wybierali nawet kolor. Była dyskusja, były kłótnie między paniami, ale tak to długo trwało, aż w końcu, no dobrze, zielony, piękny kolor, żółta lamówka, bo my starzy, szarego nie chcemy, ciemnego nie chcemy. Druhowie mówili, no jakiś granat, popiel, może czarny, a panie nie, my chcemy, bo my już szare buzie mamy, my chcemy zielony, my chcemy żółty. I to chodzi o to, żeby właśnie... Akurat to nie są najbardziej tworzone kolory. Ale panie tak stwierdziły i nie, ale pięknie wygląda. Także mieć dobrego wodza, mieć mądrych pomocników, my to wszystko mamy. Wodza mamy, pomocników, komendantów również, traktować wszystkich równo, pomagać, doceniać słabszych, patrzeć w tym samym kierunku, to jest bardzo ważne, czerpać z przeszłości. I na sam koniec cytat Stanisława Broniewskiego, Polszy. ZHP nie dyktuje się od góry, tylko go się tworzy. I to jest wspaniały ruch. I tak było od samego początku. Od 1910 roku to był ruch, który narastał. Wtedy był żywy, kiedy był ruchem, a martwieje wtedy, kiedy się staje tylko i tylko organizacją. Nic się stało tematem ruchu, organizacji, organizacja ruchu. Zacznijmy sobie od tego, czym to naprawdę, gdzie jest różnica. Gdzie się kończy ruch, to gdzie zaczyna się organizacja. Gdzie tak naprawdę organizacja jest nam potrzebna. A jak tak, to do czego? Andrzej Małkowski na początku swoich działania, kiedy stał do Chłopca Wschodu Polski, założył ruch. Ruch młodych ludzi, chcących, mających wspólne cele, aby odzyskać niepodległość. I chcących zmienić ten świat na lepsze. Dopiero kilka lat później powstały organizacje harcerskie. Organizacje, które miały zadanie wspierać ruch. Wspomagać jego działanie, wspomagać jego misję i jego cele. Następnie skupimy się na tematem, jakie są ruchy programowo-metodyczne. Jak jest ich cel w organizacji. Moim zdaniem ruchy programowo-metodyczne powinny wspierać przede wszystkim drużynowych. Drużynowych i drużyny, gdyż zacznijmy od tego, że najważniejszą właśnie jednostką w naszej organizacji są drużyny. Drużyny działające metodą harcerską. Metodą, która wspiera wychowanie młodych ludzi i ich rozwój. Kontent przy ruchach programowo-metodycznych wymienię kilka właśnie z nich najbardziej znanych. Typu właśnie jeden z ruchów metodycznych są drużyny grupowackie, które celem jest właśnie wspieranie budowania wspólnoty wśród drużyn grupowackich, wspieranie idei grupowackich i szerzenie wiedzy na temat grupowaku. Kolejnym właśnie takim istotnym ruchem metodycznym będzie ręka metody, która właśnie dąży do odnowienia wartości harcerskich, do powrotu do korzeni, do wzmocnienia ideałów harcerskich i ich działania. Kolejnym ruchem, który jest mi bardzo bliski, gdyż jako czteroletni drużyny wędrowniczej, jest wędrownictwo. Kiedyś wędrownictwo było ruchem. I jako ruch miało ogromną moc. Gdyż oddziaływało na młodych ludzi chcących zmienić ten świat. Zmienić ten świat na lepsze. Móc wykazać się i podążać nieprzytartymi ścieżkami. W 2003 roku nastąpiła reforma i wędrownictwo weszło jako jedna kolejna metodyka harcerska. Wtedy utraciło troszkę swoją moc, gdyż już nie było ruchem, a metodyką, do której każdy należał. Już nie było tak wyjątkowe, już nie było tak niesamowite. Lecz wędrownictwo nadal jest po części ruchem, gdyż jest to jedyna metodyka, w której występuje samorządność w drużynie. Gdyż wszyscy wędrownicy wspólnie decydują o przyszłości swojej drużyny i o tym, jakie działania chcą podjąć. Nic nie jest im narzucane od góry. To sami decydujemy, jakie wartości chcemy wyznawać i w jakim kierunku chcemy iść. Jedyne, co nam wskazuje jako drogowskazy, to prawo przyczyny harcerskie.
Następnym ruchem będą akademicy. Czyli aktualnie w ruch, do którego poznaję po troszku, wchodzę w jego temat i się zagłębiam. Akademicy, czyli harcerze studenci. Harcerze, którzy wyjechali ze swoich miast, zaczęli studiować w nowych miastach i szukają swojej ścieżki. Swojej ścieżki rozwoju. Jak i oczywiście miejsca służby, gdzie mogą wspierać innych, szukać, dawać im pomoc, wsparcie i dobrą radę i oczywiście energię, którą posiadają. Kolejnym ruchem będzie pryzmat. Pryzmat, czyli aktualnie ruch, który się zajmuje wprowadzeniem nowego SIM-u, czyli nowego systemu instrumentów metodycznych. Ruch, który aktualnie ożył i poczuł misję. Misję, aby wszystkie po prostu drużyny były zaznajomione z aktualnym systemem instrumentów metodycznych. No i ostatnim ruchem, który tak przywołam, to będą drużyny puszczańskie, który też jest mi również bardzo bliski, gdyż no, nie wyobrażam sobie harcerstwa bez lasu, bez przyrody, bez przygody. Więc tak też drużyny puszczańskie zaczęły działać na terenie Polski. To jest ten najdłużej działający ruch, gdyż wywodzący się jeszcze od Ernesta Thompsona Settona, który twierdził, że bez przyrody nie może być życia, nie może być rozwoju, nie może być przygody. To właśnie w przyrodzie musimy szukać inspiracji. Inspiracji do rozwiązania naszych problemów. I właśnie ruchy metodyczne po to powstały, żeby wspierać drużynowych, żeby móc im dawać możliwość rozwoju. Tutaj skorzystam z tego pięknego drzewa, które zaprezentował właśnie nasz druh Remek i ozdobię go jeszcze naszymi ruchami metodycznymi, żeby rosło jak najpiękniejsze, jak największe, jak najmocniejsze. I teraz pytanie do nas wszystkich. Czy my, jako instruktorzy, bardziej skupiamy się na tym, żeby działać z ideą harcerstwa, z ideą misją harcerstwa, żeby wychowywać młodych, czy po prostu zagłębiamy się w aktualnej sytuacji organizacji? Czyli skupiamy się na problemach, finansach i wszystko, co wiadomo jest istotne, ale pytanie, czy to jest najważniejsze. Czy na tym powinniśmy się skupić? Czy tylko my powinniśmy wspierać drużynowych i pod jakim względem? Być jako drużynowy, no na początku zaczynają swoją przygodę, miałem do czynienia z czystym ruchem. Ruchem, energią młodych ludzi i oni dawali energię do działania. Im głębiej zagłębiałem się w organizację, tym przychodziło więcej papierków. Więcej papierków, więcej formalności i to już traciło ten swój urok. Ten urok pięknego działania. Nie wyłączyłem. Urok ruchu, który jest w stanie przemierzać góry. Przemierzać góry i doliny. Nic go nie zatrzyma. Na koniec chciałbym zakończyć jeszcze takim cytatem, że mój ruch i organizacja powinny się wziąć za ręce i wspólnie wspierać drużynowych i dążyć do postawionych sobie celi i idei. Dziękuję. Przed chwilą tutaj w kuluarach usłyszałam taki dowcip, że ja to ruch, ale ta moja noga to związek. Oczywiście żart zdecydowanie, bo to nie jest temat, który, na którym my się pochodzili. Jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Działam w ruchu, pracuję z drużyną. I to są dzieciaki z czwartej klasy. Mam ten ruch, dotykam tego, ale jednocześnie jestem komendantką kupca. No i moje spojrzenie już jest trochę szersze, mój horyzont jest trochę dalej sięga niż w pracy tej z tymi dzieciakami. Mój chłopiec nosi dodatkowo nazwę, naszym specyficzną, naszym bohaterem są szare szelki. Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, wszyscy doskonale wiemy i rozumiemy sprawę. Dlatego temat tak troszeczkę przekorny. Co ja mówię moim dzieciakom, kiedy zaczynam temat Porsche? No bo przecież musi się pojawić, prawda? Zaczynam od tego, że był Staszek. Miał 13 lat. Czyli taki drybla z siódmej klasy, który czasami tam na korytarzu was potrąci, a wy z zazdrością patrzycie, że on jest taki wielki i on tyle już może, nie? I ten Staszek przyszedł do harcerstwa, przyszedł na pierwszą zbiórkę, bo był ciekawy. Przez ciekawość, co się tam dzieje, o co chodzi. I wiecie co? Z zazdrością spogląda na tych dryblasów najstarszego zastępu, którzy tak pięknie się prezentowali, tak pięknie wyglądali w swoich mundurach. Zazdrościł
i postanowił, że zrobi wszystko, aby być tacy jak oni. No i co? I pracował. Działał. Obozy, ogniska, życie w ruchu, ale też i rozwijał się. Najpierw został zastępowym, później dostał kolejny awans, dostał drużynowym, aż w końcu, wiecie, przyszła wojna, kiedy musieliśmy zejść do podziemi i kiedy on w pewnym momencie musiał stanąć na czele organizacji. Został naczelnikiem. Wielka odpowiedzialność, ale i też wielki zaszczyt. I na tym z moimi dzieciakami bym skończyła pierwszą rozmowę, ale chciałam się pochylić nad innymi kwestiami. Ja nie jestem historykiem, od tego są inni i oni będą oceniać różne rzeczy. Chciałam, żebyście zwrócili uwagę, doskonale wiecie, dowódca akcji pod Arsenałem, nie? I co? Rudy jest aresztowany 23. Dzień później wszyscy są gotowi, żeby go odbić. Są ludzie, jest plan, jest dowódca, tylko nie ma czego? Nie ma zgody, nie ma rozkazu z góry. Nie ma pozwolenia na działanie. Przyjaciel, który będzie wieziony, wiedzą o tym wszyscy i oni stoją, patrzą, bo nie ma zgody, nie było pozwolenia. I tu mieliśmy dylemat. Postawcie się w jego sytuacji, co on wtedy czuł. I druga sytuacja, która też nam tak troszeczkę dała do myślenia, naczelnik, prawda? I kiedy dochodzi, kończy się 63, te krwawe dni, on musi podjąć decyzję, podejmuje decyzję, że idzie do niewoli. Składa broń, idzie do niewoli, ratuje. Tak naprawdę ratuje te dzieciaki w tym ruchu, ale ratuje całą organizację. I te trudne lata 80. Ja nie oceniam, bo nie jest taka moja rola. To jest moje prywatne zdanie, moje, Mirki Warzyńskiej. Ja staram się go zrozumieć. Dlaczego taka decyzja? Dlaczego takie stwierdzenie pada z ust? To stwierdzenie to jest tylko wycinek całości powiedzenia, bo całość była taka. Trzeba najpierw rozróżnić pojęcie ruchu i organizacji. Ja jestem członkiem ruchu harcerskiego i tylko ruchu, dlatego, że ta organizacja nie pokrywa się z ruchem. Organizacja Związku Harcerstwa Polskiego nie pokrywa się w pełni z ideami i zasadami ruchu harcerskiego. Był to rok 88. Dokładnie słowa powiedziane 12 maja 1988 roku. Dla mnie, skojarzyłam od razu pewne rzeczy, ja jestem wzrokowcem. 12 maja 1944 roku Stanisław Orsza został naczelnikiem Szarych Szeregów. 88 rok. A ja w 88 roku miałam 12 lat, czyli tyle, ile on wstępując do swojej drużyny. Nie mnie oceniać. Ja go mogę zrozumieć. Ja rozumiem jego rozterki moralne. Powiedział wprost, nie chcę być w organizacji, gdzie nie ma Boga. Prawda? Ja to rozumiem. Ja miałam może inny start. Może pracowałam, może tak, nie pracowałam. Działałam w drużynie, gdzie moja drużynowa była mądrą osobą. To była wspaniała kobieta. Od zawsze, odkąd byłam w harcerstwie, ja byłam w chówcu Szarych Szeregów, a moja drużyna była imieniem Zapiszy Czarnego. Dla mnie nie było problemu Boga. Myśmy chodzili do kościoła i tacy ludzie byli w związku, w organizacji. Niemniej jest oceniać decyzji i postanowienia Orszy. Dla mnie to będzie naczelnik, ktoś, kto stanął na czele organizacji, to będzie legenda i na tym zakończę. Z której strony ubyśmy to? Na to pytanie tak naprawdę można bardzo szybko odpowiedzieć, bo to nie ma znaczenia. Jest to obojętne. Ponieważ sięgając po dokumenty, choćby nawet jak statu, znajdziemy w nim cechy, elementy, metody. Z kolei sięgając po takie źródła szaro-szeregowe, możemy w prosty sposób metodę rozrysować po prostu na ręce.
cały czas będziemy mieli to samo i nie będzie miało to znaczenia w tym wypadku, tak naprawdę, od której strony do tej metody podejdziemy. Aby metoda zadziałała, musimy zastanowić się nad tym, co, kiedy i gdzie, jak ona działa. Czyli czy zdajemy sobie sprawę, że to, co trzyma naszą dłoń, to jest działanie Bogu? Czy zdajemy sobie sprawę, że dobrowolność sprawia, że nasze skuteczne są działania? Czy jesteśmy świadomi, że to, co trzyma metodę, co trzyma rękę, to jest współdziałanie i współzawodnictwo? Czy wiemy, że żeby mieć przyjaciół, potrzebujemy, żebyśmy my byli tymi przyjaciółmi? W końcu harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Jak my postrzegamy metodę, to zależy od nas i od tego, czy ją świadomie stosujemy. W tym wypadku tak naprawdę dużo dzieje się wewnątrz nas. Te duże, wielkie rzeczy powstają w środku. My tylko dzięki metodzie możemy po prostu działać. Dzięki metodzie też możemy realizować te działania. W końcu metoda daje nam takie możliwości. Jeżeli wszystko, co składa się na tą metodę, zostanie spełnione, powstaną bardzo fajne działania. Jak już mamy zarys elementów metody, zarys ręki, możemy zastanowić się, czy zadziała ona szybciej w ruchu, czy bez ruchu. Czy jest szansa, żeby zadziałała na każdym szczeblu naszej organizacji, patrząc od drużyny po najwyższe struktury, które są ograniczone formalnościami? W oparciu o pracę naszego zespołu, czyli drużynowych i członków Komendy Chówców do spraw programu i pracy z kadrą, dokonaliśmy pewnej analizy i wyszedł nam z tego proziak. Może to być trochę dziwne, ale proziak to jest tak zwany chleb sodowy, potrawa endemiczna, nasza podkarpacka. I dzisiaj zastosujemy ją jako bułkę, kanapkę. I zaczniemy od spodu, czyli od tego, co działa w organizacji i w ruchu. Po pierwsze jest to wzajemność oddziaływań. I w tej sytuacji warto przywołać trzy zasady dynamiki Newtona. Myślę, że znane wszystkim po części przynajmniej. Po pierwsze, jeśli nie działamy na harcerzy, albo te działania nie są angażujące, tak samo właśnie jak harcerzy i instruktorzy pozostaną w spoczynku. Nie będą się ruszali, będą podążali może tą samą drogą, na tym samym poziomie cały czas. Natomiast jeśli chcemy ich poruszyć, przechodząc już do drugiej zasady, powinniśmy zaangażować ich, zastosować działania odpowiednie do danej metodyki czy grupy instruktorów. Czyli tak naprawdę to, co robimy podczas każdej zbiórki, podczas każdych działań programowych. Trzeba pamiętać tylko, żeby właśnie te działania odpowiadały też na potrzeby danej grupy harcerzy czy instruktorów. I mamy trzecią sytuację. Trzecią zasadę, gdzie właśnie mamy wzajemne oddziaływanie. Czyli nasze zachowanie, nasze działanie działa na harcerzy i instruktorów. Tak samo ich odbiór, ich działanie na tej zbiórce czy na wydarzeniu tak samo oddziałuje na nas. I tak samo nas zapala do naszego działania. I tutaj mogę się odwołać nawet do warsztatów wędrowniczych, zapaleńcy, które właśnie jesteśmy już w trakcie przygotowywania z referatem. To ma być taka iskra dla wędrowników, dla tych środowisk, żeby wyszły w teren, wyruszyły na obozy wędrowne. Nawet samo przygotowanie tych działań jest dla nas jako referatu rozwijające, ale wiem też, że da to taką iskrę, zapłon dla tych wędrowników i będą mogli się oni rozwijać jeszcze lepiej, podejmować się większej ilości zadań, większych, lepszych wyczynów. Dobrowolność. Galileusz kiedyś powiedział, nie można nauczyć człowieka niczego, można mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie. Patrząc na działania w naszych środowiskach, wywoływanie tego właśnie chcenia jest nawet dobrze realizowane. My sobie radzimy wśród naszych podopiecznych z tym, żeby móc ich zapalić do tego działania. Dobrowolność jest jakby też motorem takim naszym napędowym, bo gdyby nie dobrowolność, czy chcielibyśmy realizować cele, czy chcielibyśmy pracować z dziećmi, czy chcielibyśmy w ogóle robić to, co robimy.
Czy w tym wypadku dobrowolność sprawiłaby, że powstawałyby pewne działania, które tak naprawdę na dużą skalę bardzo świetnie się realizują? Choćby nawet dzisiejsza sytuacja. Czy gdyby nie dobrowolność, czy bylibyście dzisiaj tutaj z nami? Teraz przejdziemy do środka. Do tego, co nie działa według nas w ruchu i w organizacji. Ale czy warto to pominąć? No niekoniecznie. Powinniśmy skupiać też na błędach i na tym, co szwankuje, żeby później wiedzieć, jak się rozwijać i jak to zmieniać. Można powiedzieć, że to są takie trudności, a trudności są sobą życia, więc teraz dodamy trochę smaku naszemu koziakowi. Tym właśnie, co według nas nie działa. O czym nie możemy zapomnieć? Stopniowanie trudności. Jeżeli na poziomie drużyny patrzymy, raczej to działa, ponieważ realizujemy przez stopnie sprawności. Ale czy świadomie do tego podchodzimy? Nie zawsze. Jeżeli chodzi z kolei o wyższe szczeble w strukturze, patrząc na instruktorów, czy to stopniowanie trudności tutaj na tym etapie działa prawidłowo? W naszych rozmowach wyszło nam, że nie do końca, ponieważ bardzo często instruktorzy okazuje się, że są dobrzy w czymś, sprawdzają się na pewnym polu i tak naprawdę później jakby na tym polu zostają. Działają cały czas w tym samym. I znowu to samo, i znowu to samo. Gdzie tu są wyzwania? Instruktorzy też potrzebują wyzwań, żeby móc się rozwijać, bo to jest nasza ścieżka też. Te wyzwania sprawiają, że nam się chce pracować i to jest bardzo ważne, żeby o tym nie zapominać. Żebyśmy mogli realizować siebie tak samo pod kątem właśnie rozwojowym. Bardzo często też jest tak, że w realizacji wyzwań częstokroć te zadania okazuje się, że brakuje nam czasu albo po prostu dostajemy go tak mało, co podcina nam skrzydła. I po prostu są momenty, że nam się nie chce robić tego, co robimy, bo w pewnym momencie okazuje się, że cały czas jest jedno i to samo. Więc bardzo ważne jest, żeby tutaj w stopniowaniu z trudności jednak i na tych wyższych szczeblach one były, żebyśmy my też oprócz pracy z naszymi podopiecznymi mogli po prostu się rozwijać i nieść z tego radość, swoją wewnętrzną. Mamy tu jeszcze pośredność. I dokładamy kolejną część naszego proziaka. Tak jak tutaj Kamila jeszcze wspomniała o czasie. Nieraz to mi się zdarzyło, że jakąś zbiórkę czy jakieś zadanie zlecone chcieliśmy my zrobić jak najszybciej, jak najkrócej, jak najłatwiej. No bo wiadomo, czas. Mamy też inne zajęcia, więc jest to często ograniczone. Więc można powiedzieć, że zamiast zwykłych schodów, wchodzenia po nich, wybieramy ruchome schody. Niby to samo, ale tak pozornie. Niby to samo zadanie, ale już jesteśmy szybciej, już trochę łatwiej. Więc zaczyna nam brakować tej pośredności. Jest bezpośredniość. Nie ma tej głębi w tych naszych działaniach czy w przekazywaniu nowych rzeczy. Oprócz ruchomych schodów wiem, że jest winda. Czasami po prostu też do niej wsiadamy. To już są te działania, gdzie jednak bez wysiłku no, osiągamy ten swój cel. Czy tak powinno być? Chyba nie do końca. Więc warto się zastanowić, kiedy wybieramy jaki napęd swoich nóg, po czym chodzimy, czym się poruszamy. Bo nie zawsze będą to zadania, które da się skrócić czy ułatwić. Czasem będą to takie zadania, które trzeba zrobić. Będą trudne, ale najlepiej przy nich zastosować taką metodę małych kroczków. Pomału, coraz głębiej, różnymi sposobami, aż w końcu właśnie osiągniemy ten nasz cel. I powoli przechodząc do końca. Mamy górę naszego proszaka, czyli takie dopełnienie całości. Coś, co już razem trzyma wszystko, czyli w naszym przypadku to, co zrobić, żeby ta metoda zadziałała. Żeby metoda zadziałała, potrzebujemy tak naprawdę bardzo często jednej osoby, drużynowego. Drużynowego, który świadomie pracuje z tą metodą, przeżył ją na sobie, w swoich działaniach, ze swoimi harcerzami, który odczuł na własnej skórze, jak niejednokrotnie jest ciężko, ale warto.
Jak to wygląda, jeżeli chodzi o struktury wyżej? Instruktorzy potrzebujemy, żeby właśnie może świadomiej i pewniej starali się właśnie wprowadzać tą metodę do swoich działań, żeby po prostu były one odczuwane też przez instruktorów jako coś, co okazało się dobre, które spaja wszystko w całość i sprawia, że te działania mają sens i chce nam się robić to, co robimy. Takim elementem, którym mogłabym tu podsumować akurat, jeżeli chodzi o to, że drużynowy jest ważny i to, co my robimy, przytoczę słowa, cytat Orszy. Chodzi o to, żeby to nie tylko była organizacja, ale żeby to był ruch. A w ruchu co jest istotne? W ruchu jest istotne, w harcerskim ruchu, młodzieżowym ruchu, że jest to właściwie nic innego jak związek instruktorów, jak związek harcmistrzów, z których każdy, bez względu na sytuację, gdzie się znajduje, bez względu na organizację, na funkcję, szczeble i tak dalej, każdy będzie robił, wykonywał to swoje zadanie, wychowywał. Tak więc, czy metoda jest w ruchu, czy w bezruchu? Mam nadzieję, że już wiecie, trochę wam się rozjaśniło. Według nas jest tu i tu. Ale to, jak będzie ona działała, czy inni ją poczują, zależy od nas samych. Według nas też metoda jest ponadczasowa i elastyczna tak naprawdę do tych uwarunkowań, które teraz mamy. I ruch oraz organizacja powinny wziąć się za ręce. Metody, właśnie dzięki niej możemy wzajemnie oddziaływać na siebie. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że musimy też patrzeć na możliwości stosowania jej. Zaplecze metody jest ogromne. Tylko tak naprawdę świadomość osób, które ją stosują, może sprawdzić, że w ruchu czy bez ruchu będzie spełniała swoje funkcje. Dziękuję. Doktor Duchowia, misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka. My staramy się pokrótce powiedzieć wam o tym, jak to się ma do wychowania swojego następcę. I tak sobie tutaj nasze trio będziemy wam to przeczytać. Chcielibyśmy zacząć od tego, słowa misji ZHP, które pokrótce mówią nam o tym, że wychowywanie to wspieranie rozwoju oraz kształtowanie to swego rodzaju kwintesencja harcerstwa. Oprócz tego, że słowa misji odnoszą się do tego, żeby wspierać młodych ludzi, tak naprawdę tyczy się to każdego członka naszej organizacji. Wszyscy wychowujemy i wspieramy siebie nawzajem. Każde działanie, mniej lub bardziej, ma postawiony swój cel. Dla nas, instruktorów, cel ten powinien być szczególnie ważny. Można wysnuć wniosek, że czy to pracując w drużynach, gromadach, czy to na formach kształceniowych, ważne jest to, aby każdy z tych przeżyć miało zarys w ideałach harcerstwa. Wychowywanie jest to bardzo trudny i złożony proces. Nie tylko aktywne wzorce, ale również ci, którzy są troszkę w cieniu, mają swój wkład w to, aby wychowywać. My, instruktorzy, powinniśmy się skupić na tym, aby dbać o wychowanie swojego następcy, aby mogła zostać zachowana ciągłość. Jesteśmy tutaj zgodni wszyscy, tak myślę, na pewno we trójkę, że każde działanie powinno być oparte na tym, aby wychowywać swojego następcę. I jak to jest z tym wychowaniem naszych następców? Wszyscy tutaj zgromadzeni na tej sali, jesteśmy instruktorami. Pełnimy rozmaite funkcje. Jesteśmy komendantami chówców, jesteśmy skarbnikami, kształceniowcami, jesteśmy członkami rozmaitych komisji, stopni instruktorskich, rewizyjnych. I czy my w tej naszej ciężkiej pracy, w tym całym naszym bagażu, w tej naszej drodze harcerskiej, jesteśmy w stanie jeszcze przeszkolić naszych następców? Czy gdzieś tam nam umyka? Mamy mnóstwo obowiązków, mnóstwo terminów,
Mnóstwo rzeczy robimy na ostatnią chwilę. O północy siedzimy, piszemy rozkazy przedzjazdowe, tak jak tu Remek powiedział, te zjazdy sprawozdawcze. Siedzimy, bo gdzieś nam umyka mnóstwo innych rzeczy. I czy my potrafimy się na tym wszystkim skupić? Żeby jeszcze może komuś to przekazać, może kogoś nauczyć. Każdy z nas składał zobowiązanie instruktorskie. W treści zobowiązania instruktorskiego są trzy ważne słowa. Wychowam swojego następcę. Oczywiście zobowiązanie instruktorskie składamy w piękny, obrzędowy sposób przy ognisku, przy świecach, w gronie najbliższych instruktorów i być może gdzieś nam umyka ta treść tego zobowiązania instruktorskiego. Wychowam swojego następcę. I czy aby na pewno my skupiamy się na tym, aby tego następcę wychować? Jak to jest? Bardzo często poprzez nasze działanie próbujemy robić wszystko samemu, bo jest łatwiej. Samemu będę komendantem rajdu, będę odpowiedzialny za obóz harcerski, no bo przecież wszystko zrobię najlepiej i po co mam kogoś szkolić? Przecież szkolenie kogoś, żeby ktoś coś zrobił, zajmuje dwa razy więcej, jeszcze nie wiadomo jakie będą skutki, efekty, czy bardzo na pewno ta osoba zrobi to dobrze i czy gdzieś tam się nie pomyli, jeszcze zaprosimy media na jakąś super naszą imprezę, też o to coś przyobserwują i zobaczą, aha, to oni to tak działają. Spróbujmy szkolić naszych następców w działaniu. To są chyba najważniejsze słowa. Drogie instruktorki, drodzy instruktorzy, jak nasza organizacja podchodzi do wychowywania następców na poziomie chłopców, a jak na poziomie drużyn? Zupełnie inaczej. Ale musimy przyznać to, że od wielu, wielu lat każdy z nas pracuje z postaciami harcerskimi, z postawami, z odpowiednimi zachowaniami. I to właśnie to jest kluczem do tego, abyśmy łatwiej wychowywali swoich następców. Wychowywanie przez przykład. Od małego wzucha harcerza. Dzieciaki biorą przykład z nas, instruktorów. Patrzą na nas, patrzą na nasze postawy, na nasze zachowania, na to, jak postępujemy. Czy chodzimy w mundurze? Jak zachowujemy się odnośnie do innych instruktorów, odnośnie do właśnie organizacji? Biorą przykład z nas. Wiadomo, bardzo ważne w tym są szkolenia, kursy przewodnikowskie, drużynowych, później podharcmistrzowskie. Ale całym sednem jest to, że nasi podopieczni, nasi następcy biorą przykład z nas. A jeśli my postępujemy dobrze i trzymamy się naszych zasad, naszych postaw, pracujemy z ideałami harcerskimi, z wartościami, to czy to aby na pewno jest aż takie trudne? Jeśli cały czas od zucha harcerzy wychowywani są w postawach, mają z kogo czerpać właśnie te wartości, mają z kogo czerpać żywy przykład. Czy oddanie funkcji to jest aż takie wyzwanie? Wtedy to powinien być wybór. I to nasza decyzja, jakie wartości będziemy im przekazywać i jak będziemy postępować. To już jest wasz wybór. Dziękujemy. Drodzy druhowie, przed przerwą obiadową mieliśmy możliwość i przyjemność wysłuchania różnych stanowisk na temat ruchu i organizacji. Jak każdy zapewne zauważył, zdania na temat wzajemnych relacji ruchu i organizacji były i są podzielone. Nasz zespół, przedstawiciele rówców Bieszczadzkiego, Rzozowskiego, Jasielskiego i Samockiego zajął się tematem ruch i organizacja muszą się wziąć za ręce. Jest to fragment z cytatu Trup z wodzów Leopolda Ungehauera. Pełny cytat brzmi: ruch i organizacja muszą się wziąć za ręce, aby stworzyć żywą, a zarazem zwartą całość. Przerost organizacji zabija ruch. Gdzie nie ma ruchu, tam traci sens istnienie organizacji. Po analizie powyższego cytatu i dyskusji na jego temat
doszliśmy do wniosku, że Leopold Ulgehałek miał rację. Ruch i organizacja muszą się wziąć za ręce. A naszym obowiązkiem, obowiązkiem instruktorów, jest równoczesna troska o ruch i organizację. Jak zauważyła duchna Małgosia Słówca Wyszczowskiego, istotę ZHP można sprowadzić do symbiozy ruchu i organizacji. Z biologicznego punktu widzenia symbioza to zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść dla każdej ze stron. Lub czasem dla jednej ze stron, ale tej drugiej stronie nie szkodzi. I o to chyba właśnie chodzi w harcerstwie, które jest jednym wielkim ruchem, któremu dorochowi z czasem w miarę rozwoju nadano prawie organizacyjne. Można się spierać i dyskutować o strukturach tej organizacji, jak ona funkcjonuje, ale trudno sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach Związek Harcerstwa Polskiego bez sformalizowania tej właśnie strukturze. Organizacja może dać pewnego rodzaju bezpieczeństwo funkcjonowania, określić pewne ramy. Funkcjonowanie struktury wpływa na to, że mamy jednolity wizerunek, jesteśmy jednakowo postrzegani w środowisku. Dodatkowo organizacja w pewien sposób uwiarygadnia nas przed rodzicami, przed wychowankami, a także przed różnymi instytucjami, z którymi współpracujemy. Instruktorzy, zwłaszcza ci młodsi, mogą mieć także poczucie bezpieczeństwa i czuć, że są wspierani. Oczywiście przy założeniu, że wszystko funkcjonuje wzorowo. W ostatnim czasie pojawiło się także wiele okazji, by to właśnie organizacja mogła wspierać drużyny i gromady materiałów chociaż. Jednak każde struktury niosą niestety zagrożenie skostnienia, zastania, utracenia kontaktu z rzeczywistością. I tu mogą wkroczyć do działania ruchy oddolne, które będą dawać świeżość, wnosić nową jakość, być kołem napędowym dla całej organizacji. Dlatego tak ważne jest, żeby wsłuchiwać się w potrzeby wszystkich tworzących ruch. Korzystać z ich pomysłów, inspiracji, ale przede wszystkim nie zabijać ducha inicjatywy. Co więcej, może się zdarzyć, że te oddolne plany, inicjatywy napotykają różnego rodzaju trudności w realizacji. I to właśnie tutaj organizacja może, nawet wręcz powinna, pomóc zrealizować te plany. Dodatkowo harcerstwo będzie sprawiać radość z działania, gdy wychodzić będzie właśnie o tych dolnych inicjatywach. Wtedy też zwiększa się poczucie odpowiedzialności za to, co robimy, jest większe zaangażowanie i motywacja do tego działania. Takie działanie oddolne, gdy uzyska wsparcie właśnie organizacji, ma większe możliwości na osiągnięcie skuteczności w naszych celach wychowawczych. Jak dodatkowo stwierdziła tak zwana trójca jasielska, ruch i naturalność to kluczowe hasła w metodzie harcerskiej. Niektórzy są zdania, że jest to proste, natomiast inni mierzą się z wyzwaniem, co dokładnie się kryje pod tymi sformułowaniami, pod tymi słowami. Naturalność to nie tylko cecha, za którą kryje się ekologia, czy też harce na świeżym powietrzu. Odnosi się ona przede wszystkim do tego, by określić potrzeby i możliwości naszych harcerzy, a później dostosować, zbudować taki program, który będzie ich rozwijał. To z tego właśnie powodu formą pracy wiodącą, formą pracy dla zuchów jest zabawa, dla harcerzy gra, harcerzy starszych poszukiwanie, a dla wędrowników służba. Naturalność możemy się zanurzyć także głębiej. Obejmuje także ona prostotę formy korzystania z miejsca, z którego korzystamy, w którym jesteśmy. Nasz program powinien także rozbudzać ciekawość naszych zuchów i harcerzy i pobudzać do poznawania świata tego, co nas otacza w najbliższej naszej okolicy. Pamiętajmy o tym, że harcerstwo to ruch, a ruch to ludzie. I każdy z nas jest inny, ale dodatkowo każdy z nas ma ze sobą coś wspólnego. Tą tożsamość, bo w końcu wszyscy jesteśmy harcerzami. Nasz ruch to nie tylko grupa obojętnych dla siebie osób. Często w środowiskach zastanawiamy się nad tym, jak zbudować wspólnotę podczas wyjazdu, który może trwać kilkadziesiąt godzin tak naprawdę. Spotykają się na nim harcerze, instruktorzy, czasem z całej Polski.
I co zrobić, abyśmy poczuli, że jesteśmy tu razem, a nie każdy osobno. Tu z odsieczą przychodzi właśnie obrzędowość. Obrzędowość to zbiór pewnych zwyczajów, które właśnie scalają grupę, bo jest tworzona przez nią samą. Na obrzędowość składają się różnego rodzaju obrzędy, które są znane dobrze danej grupie, tajemniczonych zuchów czy harcerzy. Dodatkowo obrzędowość urozmaica program, dając odbiorcy poczucie spójności, a gdy jest dobrze przemyślana i dobrana, dostosowana do potrzeb, pozwala pośrednio realizować postawione cele. W harcerstwie zwracamy głównie uwagę na obrzędowość gromad drużyn, czy także zastępów. I ta obrzędowość wpływa na budowanie tradycji danego miasta. Niemniej jednak obrzędowość może także dotyczyć jakiegoś wydarzenia, biwaków, obozu, czy też zlotu. Wtedy pojawia się wyzwanie. Jak stworzyć obrzędowość, która będzie na tyle szeroka, by każdy w niej miał coś własnego, a jednocześnie byśmy mieli coś wspólnego. Możemy się różnić w ruchu jako jednostki, drużyny, gromady, ale organizacja daje nam elementy łączące, wiążące nas we wspólnotę. Mundur, hymn, bratnie słowo, modlitwa harcerska, iskierka przyjaźni, symbolika ognia, urzędowego ogniska są wspólne dla wszystkich w naszej organizacji. Zgodnie z tym, co powiedział Leopold Ungehauer, ruch i organizacja muszą się wziąć za ręce. Czyli muszą się w pewien sposób równoważyć i uzupełniać. Nie może dojść do sytuacji, w której głównym celem jest rozwijanie struktur organizacyjnych. Stawianie ruchowi harcerskiemu sztywnych wymagań, które czasem są trudne do spełnienia, trudno je sprostać. Takim przykładem mogą być dwa chówce z naszej chorągwi. Jest to chówiec bieszczadzki i chówiec brzozowski, które mają problem związany z ilością jednostek, jakie działają na terenie tego chówca. Ale przecież ruch harcerski istnieje na ich terenie. Instruktorzy, zuchy, harcerze tworzą wspólnotę, mają wypracowaną własną obrzędowość. Tak grozi im to, że te rzeczy mogą zostać rozwiązane. Jednak dzięki właśnie wsparciu organizacji realizowanym różnym projektom wciąż funkcjonują i mają szansę, żeby jakoś ten problem rozwiązać. Druhna Marylka, słówca ziemi sanockiej, z kolei stwierdziła, że kluczem do sukcesu jest współpraca, docenianie pracy instruktorów, drużynowych, komend, chówców, którzy pracują wolontariacko u podstaw, w gromadach, drużynach, czy właśnie na poziomie chórce. Bez chówców nie ma chorągwi. Bez chorągwi nie ma głównej kwatery. Jak słusznie Druhna zauważyła także, tym, co powinno łączyć w działaniu ruch i organizację, jest stworzenie ciekawych, atrakcyjnych form zajęć dla młodych harcerzy, instruktorów. W ostatnim czasie w Sanoku powstały drużyny wodniackie, są także plany na to, by powstał specjalnościowy klub notelarski. Takie rzeczy, takie przedsięwzięcia przyciągają młodych. Organizacja jest nam potrzebna, abyśmy byli w stanie działać w sposób systemowy, konsekwentny, mieli zapewnione bezpieczeństwo formalne dla dzieci, wychowawców, oraz mogli się uczyć wzajemnie, wymieniać doświadczeniami, tak jak chociażby na takiej konferencji jak dzisiaj. Ruch z kolei odzwierciedla aktywność, kreatywność, inicjatywę, bez których organizacja mogłaby się stać skostniała i nieadekwatna do aktualnych warunków, do obecnych czasów. Organizacja potrzebuje ruchu, aby nie stać w miejscu. Organizacja powinna także wspierać ten ruch, wspierać inicjatywę, kreatywność, pomysłowość, działanie u podstaw, bo to one są celem i sednem jej istnienia. Ruch z kolei stanowi impuls dla organizacji. Jedno bez drugiego nie może istnieć.